Witam Was. Chciałam pokazać Wam mój nowy obrazek, który maluję, akrylowy. Jest on jeszcze w trakcie malowania, nie jest ukończony, ale jest tu dużo warstw, dlatego chciałam pokazać kilka już skończonych. Wygląda troszkę jak malowane akwarelami, ale użyłam tutaj farb akrylowych, tylko rozwodnionych. Biorę sobie do małej szklaneczki troszkę farby akrylowej, dodaję naprawdę niewielką ilość wody, pędzlem to rozcieram. No i powstaje taki roztwór wodny, który na tym papierze właśnie akwarelowym, którego najczęściej teraz używam do malowania, bardzo ładnie się rozprowadza. I zaczęłam ten obrazek. Tak jak mówiłam, on jest warstwowo malowany. Każda warstwa musi wyschnąć, tak jak w farbach akwarelowych. Zaczęłam od namalowania tego rozbielonego fioletowego tła. Ten kolor fioletowy. Jest on zrobiony z tego ciemnego fioletu. Ten ciemny fiolet po rozwodnieniu daje właśnie taki bardzo, bardzo jasny fiolet. Kiedy tło wyschło, a dzieje się to bardzo szybko, namalowałam takie te seledynowo, zielono, niebieskie, turkusowe kwiaty, te pod spodem. Te kwiaty namalowałam używając koloru takiego morskiego, że go tak nazwę. Angielska nazwa to jest teal. Mam akurat gdzieś z Anglii tą farbkę. Bardzo mi się podoba ten kolorek. I tak samo do szklaneczki troszkę farby dodałam wody i przez to powstaje taka rozwodniona farba. Tam, gdzie farba się nie rozpuściła do końca, to takie troszkę powstały gluciki i ciemniejsze odcienie. Kiedy ta druga warstwa kwiatów wyschła, obramowałam cieniutkim markerem kontury tych kwiatów, czyli wiodłam po prostu marker tam, gdzie farbka się kończyła. Trzecią warstwą były te ciemne fioletowe kwiaty i tutaj po prostu farbka jest mniej rozwodniona. Też była dodana woda, natomiast jest więcej tej farby, przez to kolor jest bardziej intensywny i fajnie tu powstały takie różne odcienia, odcienie tej farbki, jedne są jaśniejsze, drugie ciemniejsze. I kiedy wyschły, grubszym flamastrem zrobiłam obwódkę. Oczywiście nie jest na wszystkich, bo tak jak widzicie, o, akurat na tych nie ma tej obwódki. Zrobiłam środki białe, część zrobiłam środków czarnych. Tak jak widzicie, każdy jest inny. To zrobiłam grubym pędzlem. Zaraz go pokażę, jak to zrobić, takie kwiaty, więc użyłam o takiego pędzla i po prostu robiąc takie ciapki utworzyły się te kształty kwiatów. Pamiętam o tym, żeby zrobić taki pusty środek, że nie zamalowałam całej kartki. Tutaj w tych okienkach właśnie przebija ten fiolet spod spodu, ładnie to wygląda. Więc po wyschnięciu tej warstwy trzeciej namalowałam warstwę, aha, i zrobiłam jeszcze wtedy tą ciemną, rozwodnioną farbką, ponieważ mi jej dużo zostało, zrobiłam te kropeczki. Dużo, dużo, dużo nachlapałam, właściwie po całym obrazku, tak jak widzicie. Po czym jest czwarta warstwa i to są te ciemne, różowe, no, takie krzaczki, listki, kwiatki. Zrobiłam ich tutaj pięć, w pięciu miejscach. Wzięłam troszkę mniejszy pędzel, zaraz go pokażę. Mi to nie chlapnęło jeszcze na obrazek. O, to jest mniej więcej taki pędzelek. I też zrobiłam takie po prostu podłużne maźnięcia. Kiedy to wyschło, cieniutkim flamastrem zrobiłam obwódki. O, tak jak widzicie, zrobiłam gałązki. Tu jest ten czwarty. No i weszły takie krzaczko-kwiatki. Więc mamy tutaj już... A, jeszcze widać tutaj na tym fiolecie zrobiłam takie podłużne liście. I je też obwiodłam cienkim markerem. Zrobiłam takie żyłki.
Takie bardzo, bardzo podłużne. O, tutaj jeszcze też pokażę z drugiej strony. O, to są te liście. I one są do samego spodu, czyli właściwie jest 5 warstw. Tak wygląda w tej chwili obrazek. Mam teraz chęć na kolor biały. Został mi jeszcze z wczoraj rozbielona taka rozwodniona farbka biała, bo robiłam chlapania na innym obrazku. I zrobię teraz jeszcze kwiatki białe tutaj na wierzchu. Ewentualnie dodam troszeczkę tego wściekłego różu. Powstanie taki bardzo rozbielony cukierkowy róż i myślę, że właśnie tym różem zrobię następną warstwę. A potem to się zobaczy, co z tego wyjdzie. Jak obrazek będzie gotowy, to nagram drugi filmik i omówię już no to, co po prostu dodam. Jeszcze nie wiem, co dodam, bo maluję kompletnie bez planowania. Jest to malowanie abstrakcyjne, intuicyjne, więc to, co mi się spodoba i nagle mi się wymyśli, to po prostu kładę na papier. Dziękuję i do usłyszenia w części drugiej. Hej!